Chciałbym w tym naszym spotkaniu dzisiejszym, jest czas Wielkiego Postu, dotknąć bardzo trudnego tematu, tematu aborcji. Wywołuje wiele agresji, on bardzo nas dzieli. Jest, myślę, bardzo poruszający i trudny. Ale czas Wielkiego Postu jest także czasem, w którym trzeba głosić miłosierdzie. I to miłosierdzie w każdej przestrzeni, do każdej osoby. Bardzo mi się podobało, jak papież Franciszek w swojej książce wspomina, jako młody biskup udał się na spotkanie z młodzieżą do pewnej szkoły i pewna młoda dziewczyna zapytała się go: księże biskupie, dlaczego ja nie mogę dokonać aborcji? I mówi, w pierwszym odruchu naturalnie jakby chciałem rozpocząć swoją wypowiedź, ponieważ, ale stwierdziłem, że to nie przemówi i chciałem otworzyć właśnie przestrzeń do rozmowy i powiedział, zwrócił się do tej młodzieży i powiedział, no właśnie, razem zastanówmy się, dlaczego. Dlaczego nie? I muszę powiedzieć, że jako misjonarz miłosierdzia chcę mówić przede wszystkim o tym doświadczeniu, które jest także moim udziałem, jako osoby, która towarzyszy tego typu osobom, które ten dramat dotknęły. Bardzo piękna jest ta wypowiedź papieża Franciszka, gdy wracał ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie i do tego tematu się też odniósł. Mówił na temat potrzeby miłosierdzia także w stosunku do tego dziecka, które jest w łonie matki. Miłosierdzia także dla tych rodziców, którzy się dopuszczą tego dramatu. Ale to miłosierdzie jest bardzo trudne. Muszę wam powiedzieć, że to nie jest problem Pana Boga człowiekowi przebaczyć ten grzech, ale to jest ogromny dramat tych osób, które później ze świadomością tego idą. Papież mówi, to jest bardzo trudne miłosierdzie. Miłosierdzie, które jest później towarzyszeniem tym osobom, które po wielokroć wracają. Znam takie osoby i takie przypadki, gdzie ktoś tak naprawdę już później od tamtego momentu przez całe życie ciągle, jak można było powiedzieć, to był taki moment zwrotny w czyimś życiu. Taki moment przeklęcia, taki moment otwarcia się na jakiś dramat, na jakiś kryzys. To jest moment, który bardzo mocno naznacza. Papież tutaj pokazuje pewne przestrzenie ratunku, ale mówi, że to towarzyszenie jest czymś niezwykle bolesnym i trudnym. I mówi, zachęca tutaj do tego, żeby mieć świadomość, że z tym dzieckiem, które jest w niebie, można porozmawiać, można mu nadać imię, można mu zaśpiewać kołysankę, której już nie będzie możliwości zaśpiewać. I tutaj jakby też dokonuje się ta przestrzeń pojednania między tymi rodzicami a tym dzieckiem. Ale myślę, że takim najtrudniejszym przebaczeniem jest to przebaczenie sobie samemu. Podejmuję ten temat też dlatego, że pojawiła się inicjatywa, aby w naszej diecezji rozpocząć prowadzenie rekolekcji Winnica Racheli. Właśnie dla takich osób, które są dotknięte tym dramatem, tym cierpieniem, tą traumą, tym grzechem. Takie, w którym w jakiś sposób będą towarzyszeniem tym osobom, które tego cierpienia doświadczają. To nie będzie ani osąd, to nie będzie ani pastwienie się, to będzie wlewanie miłosierdzia tam, gdzie dokonał się ten dramat. Papież, mając też świadomość tego, jakże to jest trudna przestrzeń, od roku miłosierdzia rozszerzył przestrzeń do rozgrzeszenia na wszystkich kapłanów. Do tej pory były to tylko wybrane osoby. Od roku miłosierdzia papież, aby wyjść naprzeciw tym osobom, które cierpią z tego powodu, taką możliwość, tej możliwości, tej władzy udzielił wszystkim kapłanom. Czas Wielkiego Postu to także czas modlitwy, intensywnej modlitwy też za tych, którzy być może zastanawiają się nad tym. Muszę powiedzieć, że dramat aborcji jest dramatem wszystkich, nie tylko tych pojedynczych osób, ale też całego społeczeństwa. Chciałbym, żebyśmy w kontekście tego, żebyś ty, drogi słuchaczu, postawił sobie pytanie, co ty możesz zrobić, aby tego dramatu było jak najmniej. Z jednej strony jak najbardziej jest nasze głoszenie wartości życia,
ale z drugiej strony też, żebyśmy byli towarzyszami, tymi, którzy zastanawiają się nad tym, żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy stają w obronie życia słowem, ale też, żebyśmy byli wsparciem. Niech ten temat absolutnie otwarty, nie zamykający w kontekście pytania i odpowiedź, ale niech to będzie refleksja, być może na ten czas Wielkiego Postu. Jeśli znacie tego typu osoby, które potrzebują też pomocy, od tego też my jako księża jesteśmy, żeby takim osobom towarzyszyć, być może zachęcić do udziału w tych naszych rekolekcjach Winnica Racheli. Niech ta moja wypowiedź zrodzi z nas jakąś refleksję, co w tym Wielkim Poście właśnie w tym temacie ja osobiście mogę więcej zrobić, żeby to się nie zatrzymało tylko na poziomie słów, może więcej modlitwy, może jakieś wsparcie, może jakiś konkretny czyn.